Przyjaciela. Witam. Cześć, cześć Mariusz. Cześć Piotrze. To jest Mariusz Krupa, mój serdeczny kolega po strzelbie. Poznaliśmy się jakiś czas temu. Mariusz był jedną z takich osób, które stanowiły inspirację dla mnie, jeśli chodzi o zajmowanie się ogarami. To są jego psy. Hodowla Krupówka Harta, typowo użytkowa hodowla. Mariusz ma psy w starym typie. To są ogary takie prawdziwie historyczne, które no nie są psami kanapowymi, tylko psami typowymi do polowań. To jest też dla mnie zaszczyt i też świadoma decyzja, że kiedyś zwróciłem się do Mariusza z prośbą o krycie jego psem mojej suki. On wtedy odmówił mi tego krycia i polecił mi psa jeszcze lepszego, jak twierdził, i to był pies z jego hodowli. Tak, to był z mojej hodowli, Krupówki Harta. Tak, i ta jego postawa mnie ujęła wtedy i pomyślałem sobie, że to jest porządny gość. Dlatego cieszę się bardzo, że jesteśmy dzisiaj tutaj u niego w łowisku. On za chwilę przedstawi trochę historii, jeśli chodzi o jego psy. Ale też przyjechaliśmy tu dlatego, żeby jakby zaczerpnąć inspiracji, bo nasz kolega stowarzyszeniowy, Leszek Zięba, ma taki pomysł jakby zrobienia książki. Chce napisać książkę na temat ogarów, ale pod kątem takim merytorycznym, użytkowym. I tam będzie trochę historii, trochę takich rzeczy dotyczących użytkowości i jakby wspomnienia paru osób, które się zajmują ogarami od strony takiej kuchni myśliwskiej. Między innymi będzie to Mariusz. No i to jest jeden z takich celów głównych naszego spotkania. Tak jak wspomniałeś, Piotrze, odesłałem Cię do kolegi, który miał ode mnie ogara, po to, ażeby te psy jak najbardziej wzbogacić dobrymi cechami użytkowymi i iść w stronę użytkowości. Tak jak powiedziałem, eksterior jest bardzo ważny, ale użytkowość zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Ja może powiem, że z tego miotu mam grzmotka mojego, najlepszego mojego ogara. I wiem, że inna hodowla użytkowa też interesuje się już kryciem tym psem, także w tym naszym świecie tak to wszystko wygląda. Jeśli się razem wspieramy i jakby dbamy o tą użytkowość, bo hodowla nie jest indywidualną sprawą każdego z nas, tylko musimy współdziałać i iść wszyscy razem w dobrym kierunku. Tak jak powiedziałeś, musimy współdziałać. A jest nas no naprawdę niewielu, trzeba powiedzieć, którzy hodują ogary, ale przede wszystkim hodują ogary użytkowe. I dlatego musimy tutaj tą rasę promować, pokazywać wszystkie walory tej rasy, a ta rasa ma bardzo dużo walorów, jeżeli chodzi o właśnie polowanie. Tak jak kiedyś wspomniałem wcześniej, że ten gon melodyjny ogara, gdzie pisał Żeromski, gdzie pisał Mickiewicz, to naprawdę w tych psach jest cały czas. One nie zapomniały tego gonu, gdzie potrafią inaczej głosić na jelenia, inaczej głosić na lisa, a jeszcze inaczej na dzika. To jest, jeżeli tu jeszcze chciałbym powiedzieć, to dewizowi myśliwi, którzy przyjeżdżają do nas na polowania, cenią to bardzo u ogarów. I trzeba powiedzieć, że jeżeli zobaczą pracę ogara, a miałem przez 8 lat, podkładam psy na polowaniach dewizowych, miałem z różnymi tutaj już z Europy myśliwymi współpracować, I cenią sobie niesamowicie, jeżeli już po raz któryś tam spotykamy się, to są zachwyceni po prostu, że ja jestem na polowaniu, że ogary będą głosić i jak niekiedy im to cały czas tłumaczę, żeby słuchali, jak ogary głoszą, będą wiedzieć, co na nich naganiają, czy naganiają jelenie, czy dziki, co niektórzy myśliwi już sami mi to mówili, że po którymś tam polowaniu oni już wiedzą, co moje psy głoszą. Jesteśmy w łowisku koła łowieckiego Sarenka Harta, w którym jestem macierzystym członkiem. Jesteśmy w łowisku Krzemieniec, przepiękne na Pogórzu Przemyskim, uroczyska. Moja pasja do psów
Zaczęła się od najmłodszych lat, gdzie hodowałem psy pierwsze obronne, później pasterskie. I od 15 lat mam psy Ogar Polski. Moja hodowla to Krupówka Harta. Jestem pasjonatem tych psów Ogara Polskiego. Całą historię, którą zapoczątkowałem od 15 lat temu poprzez pierwszego psa o imieniu Bruder. Ten pies jako młody myśliwy bardzo dużo mnie nauczył polowania. Ja się uczyłem od niego, a on ode mnie, można powiedzieć. Wspólnie zaczęliśmy naszą pasję myśliwską. Później narodziła się myśl, żeby te psy zapromować ze względu na małą ilość tych psów w łowisku. Psy Ogara Polskiego nadają się właśnie na tereny Bieszczad. Są to psy silne, wytrwałe, gdzie mioty mają po 1,5-2 km. Sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze w tych miotach, gdzie są bardzo szerokie mioty, długie, tak jak powiedziałem. Mają bardzo, bardzo dobry węch. Przede wszystkim bardzo melodyjny gon. Potrafię rozróżnić, czy pies leci za dzikiem, czy za jeleniem, czy za lisem, bo w każdych w tym momencie, gdzie nagania dzika, czy osacza, czy nagania jelenia, czy lisa, ma w każdym tym gonie inny melodyjny głos. Może trochę o historii rasy powiedzieć. No to jest jedna z najstarszych ras w Polsce, bo tutaj się datuje na XIV-XV wiek, gdzie ogary wywodzą się od psów świętego Huberta. Jest tam wzmianka taka, że po bitwie pod Grunwaldem dostaliśmy w hołdzie od krzyżaków jakieś ileś tam tych psów. Psy te przetrwały do dnia dzisiejszego, chociaż jest różnie właśnie z tymi psami, jeżeli chodzi o pasję myśliwską, bo większość tych psów jest, trzeba powiedzieć, kanapowe. Użytkowe psy jest bardzo mało hodowli, aczkolwiek coraz więcej ludzie przekonują się do tych psów, myśliwi przede wszystkim, i odtwarzają tę rasę. I fantastycznie da się z nimi polować. Czy to na polowaniach, tak jak wspomniałem wcześniej, zbiorowych, czy to na polowaniach indywidualnych, bo mam dużo sukcesów właśnie z tymi psami tutaj na indywidualnych, gdzie osaczają dzika, jeżeli są pojedynkę, pięknie tropią, pięknie osaczają dzika, przytrzymają, gdzie jest możliwość pewnego strzału. Poza tym, no tak jak wspomniałem, mają bardzo dobry węch. Figaro. Te psy, można ich bardzo często, zresztą się używa ich do tropienia, bo są naprawdę fantastyczne w tropieniu. Mam już po kilkadziesiąt postrzałków znalezionych, może i po kilkaset. Ciężko mi już jest powiedzieć ile, bo w tej chwili już rachubę straciłem. W każdym razie trochę zwierza podniosłem, który praktycznie by się zmarnował w łowisku. Zbliżamy się tutaj do ambony, w której kolega strzelał dzika.
i akurat tak troszeczkę chciał przekombinować i zranił dzika. Dzik poszedł stąd tutaj w linii prostej, można powiedzieć, po czym skręcił w dół w granicach 3 km. To był przepiękna praca psa. Tak jak wspomniałem, pracował na tym tropie pies Bruder, którego najczęściej używałem do tropienia. Dzik poszedł w linii prostej praktycznie 2 km, po czym zrobił dwa kółeczka, skręcił wiar i poszedł w głąb lasu. Cała akcja trwała ze 3-4 godziny. Pięknie go znalazł, osaczył, aczkolwiek nie był trafiony dość mocno. Dopuściłem drugiego pieska i przytrzymały ładnie tego dzika. Jak się później okazało, dzik ważył ponad 100 kg, miał piękny oręż. Kolega był zachwycony tą pracą i od razu po tej pracy stwierdził, że musi mieć ogara i miał ogary. No, w tym roku akurat odszedł w krainę wiecznych łowów, także mam takie wspomnienie właśnie przechodząc koło tej ambony. Wspomniałem właśnie tego kolegę, który poszedł właśnie w styczniu do krainy wiecznych łowów. Tak wspomniałem, podkładam psy już od praktycznie 15 lat. Podkładam na polowaniach zbiorowych, gdzie do różnych sytuacji dochodzi, często bardzo niebezpiecznych, gdzie niejednokrotnie psy ratowały mi życie. Mogę taką tutaj historię przytoczyć. Będąc na polowaniu w lasach opolskich, dzik postrzelony zaszarżował na mnie. Akurat byłem praktycznie bezbronny, bo tam podkładałem psy bez możliwości dostrzelenia, bo takie zasady były tam na polowaniu. Nie miałem się praktycznie oprócz kija czym bronić. No i tak się fantastycznie złożyło, że jedna tutaj z tych suk przyleciała bardzo blisko i zobaczyła tą akcję, gdzie ja już zacząłem uciekać, można powiedzieć, na drzewo. Czy bym zdążył, to nie wiem. Ale zagrodziła mu drogę i praktycznie, no, pierwsze nawet na psa nie chciał reagować, tylko biegł w kierunku moim. Po czym zabiegła mu jeszcze raz tą drogę. No i ten dzik się odwrócił do niej, ale zaczęła głosić dość ostro. Naleciały jeszcze dwa psy w mojej hodowli i pięknie tego dzika odwróciły uwagę, a ja czym prędzej uciekłem w stronę myśliwych. A i akurat tak się złożyło, że prowadzący polowanie był blisko, doszliśmy tego dzika rannego i dostrzeliliśmy. No, była to jedna z takich najbardziej niebezpiecznych moich historii polowania, bo dzik był dość duży, miał dużą oręż, także no, wydaje mi się, że źle bym skończył, jeżeli by nie moje psy. Mamy tutaj zwaje psów. Figaro, Nina, najstarsza weteranka, już można powiedzieć 8 lat, teraz skończy. Najmłodsza Gaja i Dalia. Jest to moja, została jeszcze jedna suka w domu i jeden pies, który już jest psem bardzo liczliwym, już starym. Jest już całkowicie na emeryturze. Chodźcie tu.
Jeżeli chodzi o hodowlę, to prowadzę hodowlę rozmnażając te psy, ale tylko rozmnażając je w kierunku pod użytkowość. Nie robię to komercyjnie dla zarobku, jeżeli chodzi o to, że mając tam miot co roku, ja się staram to takie przemyślane mieć mioty, gdzie już mam sprawdzone psy do krycia, tak żeby te psy miały pasję do polowania, bardzo dużo tej pasji, żeby po prostu użytkowość była na pierwszym stopniu. No niestety, ale ja patrząc na to wszystko, eksterier u mnie jest na drugim stopniu, na pierwszym jest użytkowość. Jest może być brzydszy, ale jeżeli pracuje dobrze w łowisku, to u mnie ma najwyższe nagrody i takiego psa najbardziej doceniam. Twierdzę zawsze, że z eksterierem można zrobić wszystko, natomiast z użytkowością psa to jest ciężko. Figaro! To jest tak pokrótce. Miałem już kilka miotów, gdzie rozeszły się te psy praktycznie w 90 kilku procentach do myśliwych. Każdy myśliwy jest zadowolony. Zawsze mówię, że 70% u psa to jest prowadzenie psa przez menera. Bo od małego psa, jeżeli ktoś pracuje dużo z psem w łowisku, rozbudzi tego psa, rozbudzi w nim pasję, z tego psa idzie zawsze coś wyciągnąć. Natomiast jak jest pies tylko brany w łowisko, jak to się mówi, od wielkiego święta, to z tego psa mało jest takich samograjów, którzy te psy same potrafią polować, aczkolwiek jeżeli mają, tak jak te psy, które tutaj widzicie, mają mnóstwo pasji i tutaj jest problem, żeby ich opanować na tych polowaniach, a nie żeby ich prosić, żeby one tam szukały zwierza. Ogar jest psem naprawdę wszechstronnym, bo on się nadaje do polowania, aczkolwiek jest bardzo dobrym stróżem w gospodarstwie. Jest bardzo psem dla ludzi miłym i spokojnym. Nie ma tak jak inne psy po prostu takich zachowań, których często człowiek nawet nie jest w stanie zauważyć, że w danym momencie pies tam warknie. Oczywiście pies jest psem i zawsze będzie psem, trzeba uważać, bo to jest zwierzę. Nie umie z nami rozmawiać językiem, tylko gestami. Są odporne na warunki atmosferyczne. Jeżeli ma dobry kojec, dobrą cieplaną budę, potrafi bez problemu, dobrą michę, bez problemu potrafi w kojcu mieszkać. Nie potrzebuje warunków cieplarnianych. U mnie psy mają fajne kojce, ciepłe budy i pełne michy. I do domu nawet od Wielkiego Święta przychodzą, ale to ich nie satysfakcjonuje. Największą frajdę mają wtedy, jak wyciągam smycz i otwieram drzwi od samochodu. Wtedy to mają największą frajdę, cieszą się, że jadą w łowisku. Tak jak w tej chwili widać, jesteśmy na przedwiośniu, gdzie psy mało są wybiegane, są bardzo psy nerwowe, bo chciałyby biegać, aczkolwiek nawet w tym uroczysku strach jest puścić psa ze względu na bardzo dużą ilość wilka. Jest to pies silny i potrafi dobrze biegać. Figaro. Ale niestety z wilkiem zawsze by przegrał. Zaczynając polowanie 15 lat temu, wilka tutaj na
po Górzu Dynowskim, po Górzu Przemyskim praktycznie się nie spotykało. Od 15 lat tak się rozpowszechnił, że jak wiemy, są w całej Polsce. Jest to bardzo duży problem, bo nasze łowiska były kiedyś zasobne, piękne karpackie jelenie, gdzie w tej chwili zostały praktycznie tylko zgliszcza tych jeleni, bo tak trzeba to nazwać, gdzie zostały przez te wilki wytępione całkowicie, bo się znajdują, gdzie praktycznie nie rusz, to są pozostałości po zarżniętych przez wilki jelenie, sarny, dziki. Jest to bardzo duży problem. No, na polowaniu zbiorowym jeszcze mi się tutaj nie zdarzyło mi się tutaj, żeby zaatakował akurat wilk psa, no ale mam mnóstwo przypadków, gdzie koledzy mieli już ten problem, gdzie najbardziej przy tropieniu zwierzyny, gdzie puszczą luzem psa, nie idą na otoku, no kończy się to niestety, ale utratą psa. Zaczynając polowanie 15 lat temu, na tym terenie strzelaliśmy około 25 dzików, w takich granicach, gdzie praktycznie dzik był w łowisku głęboko w lasach bieszczadzkich siedział, gdzie w tej chwili to tam można dzika to nawet i z lupą nie znajdzie. Natomiast tutaj teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, że zostało już tylko tej zwierzyny bardzo mało. Zostało to wybite przez wilki. Strzelaliśmy dość dużo jelenia. W tej chwili mamy problem z planami, bo tego jelenia jest coraz mniej i jest coraz to słabszy jeleń. Gdzie przez tyle lat nasi starzy myśliwi dbali o to, żeby mieć najładniejsze jelenie w Europie. W tej chwili doczekaliśmy się takich czasów, że to wszystko przez 50 lat ludzie, którzy pracowali nad tym, żeby tego jelenia karpackiego mieć na najwyższym poziomie, doszliśmy praktycznie do zagłady tego jelenia. Nawiązując tutaj do eksterieru tych psów, widzimy te psy, że są to psy trochę lżejsze niż te, które widzimy tam często na tych wystawach. Te psy kanapowe są bardzo często już w tej chwili dochodzi do całkowitego przerośnięcia rasy, gdzie psy mają w kłębie i po 70 cm już dochodzą do takich wysokości, gdzie ważą już ponad 50 kg. Te psy naprawdę to się nie nadają do użytku w pracy na polowaniu, bo te psy są bardzo powolne, mniej zwinne, gdzie są narażone na częste urazy ze względu na atak dzika, atak jelenia. Natomiast tutaj widzimy psy, które są bardzo zwinne, bardzo szybkie, gdzie tak i wytrzymałe, tak jak to w opisach Ogara. Promuję właśnie te swoje psy, żeby no myśliwi dobierali dobrze krycia, żeby te psy były po prostu użytkowo jak najlepsze, żeby mogły pracować intensywnie, wytrwale. No i przede wszystkim, żeby były zwinne, żeby nie dochodziło do urazów, a w niektórych przypadkach do padnięcia aż psa, bo dzik potrafi, czy jeleń potrafi tak zaatakować, że unieszkodliwi bardzo szybko psa. Miałem już dwa przypadki na polowaniach zbiorowych, gdzie dzik, no niestety, ale ugodził dość mocno mi dwie suki i no musiałem się rozstać. Jest to strasznie przykra rzecz, gdzie praktycznie pies to jest członkiem rodziny. Rozstanie z takim psem jest bardzo smutne. No, co tutaj dłużej mówić? No,
polowanie bez psa nie jest polowanie. To jest praktycznie, nie powinno się odbywać polowanie bez psa, bo no niestety, ale człowiek jest ułomny, a pies potrafi pokazać tą człowieka ułomność.